Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Posłuchaj o anarchizmie. Jako, że tym razem zajmiemy się feminizmem, pieczę nad tym odcinkiem przejmie osoba kobieca. Powitajcie zatem Lunę, która jak dotąd redagowała scenariusze poprzednich filmików pojawiających się na tym kanale. Cześć, jestem Luna. Tym osobom, które nie wiedzą jeszcze, czym jest feminizm, krótko przypomnę. To ideologia oraz ruch społeczno-polityczny dążący do równouprawnienia płci. Zakłada, że kobiety i mężczyźni powinni mieć te same prawa we wszystkich obszarach życia, jak na przykład ekonomia, edukacja, polityka, wolność seksualna, a szerzej ujmując po prostu w sferze społecznej. Celem feminizmu jest osiągnięcie sytuacji, w której przedstawiciele i przedstawicielki różnych płci realnie mogą zarabiać tyle samo, być tak samo reprezentowani w różnych zawodach, są obejmowani tymi samymi standardami społecznymi a także mają pełną swobodę do wyrażania wszystkich aspektów swojej tożsamości płciowej, jak ubiór, fryzura czy makijaż lub jego brak. Myślę, że gdyby poprosić przypadkową osobę o wymienienie osiągnięć feminizmu, zaczęłaby opowiadać o prawie do głosowania, o chodzeniu do pracy zamiast zajmowania się dziećmi, a także o względnej równości żony i męża w monogamicznym małżeństwie. I cóż, miałaby rację. Anarchofeminizm natomiast widzi w tych postulatach promowanie kapitalizmu i państwa. Zarówno głosowanie, jak i praca na szefa lub szefową jest podstawą hierarchii i wyzysku. Małżeństwa są za to formą przywileju udzielanego przez państwo oraz hierarchiczne instytucje religijne, a nie potrzebujemy przecież zgody jakichś biurokratów na bycie w kochającym związku, prawda? Jest to przykład liberalnego feminizmu, który nie stara się zmienić porządku społecznego opartego na wyzysku, a jedynie włączyć kobiety w grono wyzyskiwaczy. Bez sensu jest cieszyć się, że twoim szefem jest kobieta, kiedy bez względu na płeć właściciela firmy, twoje warunki pracy i pensja i tak są beznadziejne. Anarchizm bez feminizmu nie byłby wolnościowy, więc anarchistyczny feminizm musiał wypracować własne postulaty, które nie prowadziłyby do dalszego wyzysku. Na początku ruchu anarchistycznego pionierzy nie wyróżniali jednak osobnego kierunku zajmującego się feminizmem. Co więcej, krytykowano postulaty pierwszych feministek i feministów i odcinano się od nich, widząc w nich jedynie narzędzie do umacniania systemowej przemocy. Głoszono, że rewolucja ma przede wszystkim wyzwolić uciskanych pracowników, a sprawami kobiet planowano zająć się później. Na dodatek, gdy już mówiono o problemach kobiet, robili to mężczyźni, nie dopuszczając samych zainteresowanych do głosu. Niestety, wielu anarchistów nie dostrzegało hipokryzji w swoich działaniach. Nawet sam Proudhon, uznawany za ojca anarchizmu, Twierdził, że niektóre relacje władzy są potrzebne, jak na przykład dominacja mężczyzny w rodzinie. Rolą kobiety było według niego bycie niezłomnym wsparciem dla wszelkich heroicznych działań, na które zdobędzie się głowa rodziny. Podobny pogląd głoszono na łamach anarchistycznego czasopisma The Rebel. W 1901 roku w jednym z numerów znalazł się następujący tekst: Kobieta powinna być wolna. Może myśleć, co chce, pracować i kochać jak chce, ale być zawsze pod opieką mężczyzny. Wkrótce jednak kobiety anarchistki zaczęły coraz wyraźniej domagać się uznania swoich postulatów i walczyć o swoją pozycję w ruchu budującym wolne społeczeństwo. To właśnie kobieta, Louise Michel, jako pierwsza postulowała używanie przez anarchistów czarnej flagi i to ona w 1883 roku przewodziła demonstracji bezrobotnych paryżan, trzymając w dłoni czarny sztandar. Było to pierwsze zanotowane w historii publiczne użycie tego symbolu. Jednak rola kobiet w anarchizmie nie ograniczała się tylko do elementów estetycznych. Wolterine de Claire była jedną z najbardziej wpływowych postaci w filozofii anarchistycznej i to ona stworzyła podwaliny nurtu anarchofeministycznego. Jako pierwsza krytykowała patriarchalne, nienaturalne standardy piękna i sztywne normy płciowe wpajane od dziecka kobietom. Krytykowała też instytucję małżeństwa, która pozwalała wówczas na bezkarne gwałcenie kobiet przez swoich mężów. Declare przyjaźniła się też z kolejną słynną anarchistką, Emma Goldman. Emma rozwinęła koncepcję anarchofeminizmu. Jako anarchistka zajadle krytykowała ruch sufrażystek jako narzędzia umacniania władzy politycznej. Była też jedną z pierwszych orędowniczek powszechnej edukacji seksualnej, w szczególności świadomej antykoncepcji. Była też pionierką walki z homofobią. Głosiła, że osoby homoseksualne powinny mieć równe prawa, co było zupełnie niesłychane w debacie publicznej na początku XX wieku kobiety brały też aktywny udział w najbardziej udanej próbie zbudowania anarchistycznego społeczeństwa w historii – rewolucji hiszpańskiej z 1936 roku. W społeczeństwie, w którym przed rewolucją kobiety zarabiały przeciętnie niecałą połowę tego, co mężczyźni, niezamężne dziewczyny nie mogły nawet wychodzić z domu bez towarzystwa męskiego opiekuna, a często były także zmuszane do aranżowanych małżeństw, anarchofeminizm miał ogromne pole do popisu. Trzy kobiety – Lucia Sanchez Sarnil – Mercedes Coma Posada i Amparo Pocigascon, zmęczony brakiem zainteresowania tymi problemami ze stron zdominowanej przez mężczyzn federacji CNTFI, zdecydowały się sformować własną, niezależną, feministyczną organizację walczącą z seksizmem zarówno w społeczeństwie, jak i w ruchu wolnościowym. Organizacja zwana Mujeres Libres, czyli Wolne Kobiety, zrzeszała 30 tysięcy kobiet i miała ogromny wpływ na udane wprowadzenie anarchizmu podczas rewolucji, a także stworzyła całe pokolenie niezależnych, wyzwolonych kobiet, które zbrojnie walczyły z faszystami generała Franco u boku męskich bojowników. Wszystkie te anarchistki zmagały się z tym samym zjawiskiem patriarchatem. Jest to system ciągle stawiający mężczyzn w uprzywilejowanych pozycjach i umniejszający wartość kobiet. Jest nierozerwalnie złączony z państwem i kapitalizmem. Próba walki z nim bez podważania powielającego go systemu ekonomicznego kończy się zastąpieniem wyzysku ze strony kapitalistów jednej płci. Wspólnym wyzyskiem obu płci. Koncentrowanie się na obaleniu patriarchatu jest tak samo ważne jak obalenie kapitalizmu, ponieważ oba te systemy uderzają w całe społeczeństwo, niezależnie od płci. Mężczyźni cierpią równie mocno przez patriarchat, jak kobiety. Poprzez proces społecznego wychowania wmawia się im, że muszą być silni, nie płakać jak baby mają zawsze być podporą dla kobiet i silnym ramieniem, w którym można się wyżalić mają ubierać się w konkretny sposób, interesować się konkretnymi rzeczami, a jako dzieci mają określone zabawki do wyboru, często związane z przemocą. Wielu mężczyzn przez to czuje, że nie może mówić o swoich słabościach, okazywać uczuć, prosić o pomoc, a zatem cierpią w ukryciu, bojąc się krytyki, w której miałoby się porównać ich do kobiet. Bo kobiety podczas wychowania uczone są podporządkowania się, mówienia o tym, co ich trapi, Daje się im znać, że jedyne, do czego się nadają, to proszenie o pomoc, bo są za słabe na kierowanie swoim życiem. Tak jak mężczyźni, którzy mają cechy stereotypowo kobiece, zostają poniżani, tak kobiety o cechach stereotypowo męskich, jak chłód emocjonalny, zainteresowanie samochodami i grami komputerowymi, postrzegane są za bardziej wartościowe, ciekawsze i łatwiej przyznać im ich podmiotowość ze względu na podobieństwo do stereotypowej roli mężczyzny. Bardzo często delikatne kobiety z grubą warstwą makijażu i w różowych sukienkach są dyskredytowane w swoim feminizmie, bo nie starają się wystarczająco mocno pokazać, że rzeczywiście są jak mężczyźni. Taki stereotypowy podział na kobiety i mężczyzn z całym pakietem narzuconych cech jest na rękę elitom rządzącym i finansowym według zasady dziel i rządź. Rządzący, wmawiając połowie społeczeństwa, że jest za słaba na dokonanie realnej zmiany w życiu swoim i innych, pozbywa się wielkiej części grupy, która potencjalnie mogłaby ich krytykować i dążyć do przemiany aktualnej sytuacji politycznej. Kapitaliści natomiast, podtrzymując konkretne wymagania płciowe, są w stanie manipulować konsumentami i konsumentkami, wytwarzając odpowiednio dobrane do ich płci potrzeby. Przykładem są reklamy. Do kobiet najpierw kierowane są na przykład wysokokaloryczne słodycze, które mają dać im chwilę wytchnienia po ciężkim dniu, a następnie na wiele sposobów niszczy się ich poczucie własnej wartości, by zaoferować im dietę cud i milion produktów na schudnięcie i mniejszy apetyt. Wszystko po to, by potem znów móc bombardować ich reklamami kuszących czekoladek i biznes się kręci. To samo dotyczy facetów. Gdy kapitaliści zorientowali się, że jogurty kupuje mniej mężczyzn niż kobiet, wpadli na super pomysł stworzenia jogurtów specjalnie dla nich, sprzedawanych w męskich, ciemnych opakowaniach i pewnie z dodatkiem aromatu prochu strzelniczego i smaru samochodowego. Niestety, kolejnym istotnym elementem patriarchatu jest kultura gwałtu, prowadząca do seksualnego uprzedmiotowienia ludzi. Na kulturę gwałtu składa się m.in. obwinianie ofiary przemocy oraz bronienie sprawcy. Przykładem są wszystkie teksty typu, jakby miała dłuższą spódnicę, to by tak nie prowokowała. Upowszechniają one przekonanie, że sprawca przemocy jest bezrozumnym zwierzęciem, który nie może powstrzymać się na widok przysłowiowego kawałka mięsa, a ofiara sama bierze na siebie odpowiedzialność za zrobienie wszystkiego, by nie zostać skrzywdzona. To tak, jakby obwiniać osobę, która szła na pasach, że potrącił ją pijany kierowca, bo przecież mogła nie zbliżać się do jezdni. Oczywiście należy tu wspomnieć, że ofiarami przemocy seksualnej nie padają tylko osoby ubrane skąpo, bo funkcja gwałtu nie ma nic wspólnego z typem ubioru. Następny aspekt kultury gwałtu jest wyjątkowo mocno powiązany z kapitalizmem. Nagość w każdym kontekście przedstawiana jest jako coś zachęcającego, seksualnego. Kobiece piersi przestały w ogóle spełniać swoją pierwotną rolę, jaką było karmienie potomstwa, i zostały sprowadzone jedynie do wizualnie przyjemnego elementu, który użyty w reklamach ma promować jakiś produkt. Właśnie przez takie kapitalistyczne podejście ludzie oburzają się na widok karmiącej matki, jednocześnie chętnie oglądając pełną nagich modelek reklamy Żelu pod prysznic, i nie widzą w tym żadnej hipokryzji. Następnym elementem są różne standardy co do ilości partnerów seksualnych w zależności od płci. Im więcej mężczyzna ma partnerek. Tym większy z niego kozak, wiecie, bo zalicza. Ale jeśli to kobieta śpi z wieloma osobami, to powszechna opinia o niej odwraca się o 180 stopni i nagle staje się dziwką, bo się puszcza. Wywodzi się to z przekonania, że jedna z płci jest bardziej kompetentna do decydowania o swoim życiu seksualnym, a na dodatek wtóruje temu mit zachowania tzw. czystości, który dotyczy tylko kobiet. Podsumowując, kultura gwałtu sprowadza kobietę jedynie do roli przedmiotu, służącego do zadowalania mężczyzn. Przez to otrzymuje niechciane komplementy, jest zaczepiana, zmuszana do seksu i wykorzystywana wbrew swojej woli, bo żyje wyłącznie dla czyjejś uciechy. Być może udało się Wam zauważyć, że mówiąc o patriarchacie, jestem zmuszona klasyfikować ludzi jako kobiety lub mężczyźni. To dlatego, że system ten zupełnie nie bierze pod uwagę tak zwanych osób niebinarnych, czyli nie mieszczących się w tradycyjnym podziale płci, a także osób transpłciowych. Jest to oczywiście celowy zabieg zamazywania obecności takich osób gdyż ich istnienie jest dość niewygodne. Osoby, które wybijają się z jakiegoś powodu z tego schematu, tworzą grupę, która zarówno w naturalny sposób sprzeciwia się patriarchalnym podziałom, a także jest trudnym targetem dla reklam. Jeśli chodzi o podejście feminizmu, zarówno tego anarchistycznego, jak i liberalnego, do osób o innej tożsamości seksualnej niż hetero, to jest ono proste kochać można każdego, niezależnie od tego, kto z jaką płcią się identyfikuje. Wystarczy być w zgodzie ze sobą. Niektóre grupy feministyczne wysuwają bardzo ciekawą teorię tłumaczącą nietolerancję wobec homoseksualnych mężczyzn, gdzie podstawą ich dyskryminacji jest kojarzenie się z rolą kobiecą, a jak już mówiłam, w patriarchacie bycie kobietą jest niewystarczające i poniżające. Geje są dyskryminowani, ponieważ kojarzą się z tą bierną, oddającą się pozycją kobiety. Wszystkie prześmiewcze stereotypy tworzą z homofacetów parodię delikatnej dziewczyny, przyporządkowując im gesty i ton głosu charakterystyczny dla kobiet. Ironicznie nową tendencją w kapitalizmie jest wysyp produktów o tematyce kobiecej siły. Od kilku lat na całym świecie jest coraz więcej aktów sprzeciwu wobec antykobiecych postaw. Czarne protesty przeciwko ustawom antyaborcyjnym, pikiety przeciwko przemocy wobec kobiet, marsze przeciwko kulturze gwałtu. Elity finansowe dostrzegły w tym kolejną rzecz, na której można zarobić pieniądze. W każdym sklepie możemy znaleźć ubrania, torebki i inne gadżety z motywem Girl Power. Bardzo popularne stały się koszulki z napisem This is what a feminist looks like. Oczywiście, koszulki te szyte są w zakładach, w których kobiety muszą pracować po kilkanaście godzin dziennie w nieludzkich warunkach, często sypiąc na podłodze zakładu, by móc wyżywić siebie i swoją rodzinę. Tak właśnie wygląda neoliberalny, prokapitalistyczny feminizm. Na koniec chciałabym dać Wam kilka porad, dzięki którym Wasz feminizm będzie lepszy. Dopuszczajcie osoby zainteresowane do głosu, bo nie jesteście ekspertami w ich sytuacji. Ekspertkami od wypowiadania się o doświadczonej dyskryminacji ze względu na bycie kobietą są kobiety i osoby trans. Pozwólcie im mówić i słuchajcie tego, co mają do powiedzenia. Nie zaczepiajcie przypadkowych osób tylko dlatego, że ładnie wyglądają, bo to nie dla was się tak wystroiły. Komplementy są ok, ale nie od nieznajomej osoby podczas na przykład robienia zakupów. Nie oceniajcie osób w oparciu o wybrany przez nie styl życia, czy to w kwestii ciuchów, hobby czy pracy, niezależnie od ich płci. Te decyzje należą tylko do nich. Nie zakładajcie, że ktoś się na czymś zna lub nie zna, tylko w oparciu o jego lub jej płeć. Ubrania, kosmetyki, jedzenie nie mają płci, tak jak to sugerują Wam reklamy. Kwestionujcie swoją rolę płciową. Zastanówcie się, czy robicie coś, bo naprawdę chcecie to robić, a nie bo tak się przyzwyczailiście żyjąc w patriarchalnym społeczeństwie. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie już, czemu walka o równouprawnienie kobiet nie może być tylko oporem wobec patriarchatu, ale musi być też oporem wobec państwa i kapitalizmu, by wyeliminować nie tylko ucisk kobiet, lecz także wyzysk całej klasy pracującej. Tylko oddolnie budowane, pozbawione wszelkich hierarchii społeczeństwo może przynieść nam wszystkim wyzwolenie. Dzięki za obejrzenie tego troszkę innego niż zwykle odcinka. W nasze filmiki wkładamy zawsze wiele godzin pracy. Więc byłoby nam bardzo miło, gdybyście wynagrodzili ją, dzieląc się tymi materiałami ze znajomymi, zostawiając łapki w górę i subskrybując. Jak zwykle możecie też wspomóc tworzenie nowych odcinków, dorzucając się nam na Patreonite. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia.